Siemanko, sobota, godzina 9:30, czas na rower. Lecimy. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle śniegu. Koła ledwo się kręcą w tym białym puchu. No ale co, jakoś trzeba się tutaj przebić. Nawet fatbike ma ciężko. Jak widać, jestem tu chyba pierwszym rowerzystą. Nie ma żadnych śladów od kół, od rowerów. Ale zobaczcie, jaka piękna aura. Jesteśmy w Narni. Cudownie. Czas na izotonika. Chwila przystanku nad jeziorkiem. Klimacik. Wyszło słoneczko. Planowałem dzisiaj zrobić dłuższą trasę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo dosyć ciężko się jeździ w tych warunkach. Szczególnie w Lasku Miejskim, gdy przyjeżdżałem. Śniegu było dosyć dużo i rower się kopał. No a tutaj teraz jadę sobie trasą na Lisa Młyn. Przejeżdżają tam samochody, czyli jest zapewne odśnieżone. Także nie powinno być tak źle. Może się uda wykręcić 20-30 km. Zobaczymy. Jak zapewne zauważyliście, mam dzisiaj ciemniejsze okulary. Nie są to moje okulary. Pożyczyłem je dzisiaj na testy. To są okulary firmy Kaleni. Ta firma biegowa, dla biegaczy głównie. No ale nie jest to też jakaś zupełna lipa, bo one są warte gdzieś ze 160 zł i powiem wam, że nawet fajnie w tym widać. W sumie dobrze, że je wziąłem, bo jest dzisiaj śnieg i wszystko razi w oczy jeszcze teraz, jak wyszło słońce. Także w takich warunkach je sprawdzają. Zapewne gdyby nie było śniegu, no to mogły być trochę przyciemne, ale jest co jest. Moje jeszcze nie zostały zakupione, ale kupiłem coś fajnego i zobaczycie niedługo. Coś do rowera. Do roweru. Właśnie, do roweru, nie do rowera, bo zawsze się mylę. Muszę zapamiętać. Szybka prezentacja okularków. No, wyglądają na takie zwyczajne. Nie są to jakieś prosy, ale służą, czyli są ok. No ale oczywiście będę musiał je zwrócić. To tak chwilowo. No i jak wrócę do domu, to się okaże, jak wyszło nagranie, bo troszeczkę zmieniłem kadr, ustawiłem go w górę, będzie widać praktycznie tylko kierownicę, no i więcej terenu, jak jadę. Wcześniej troszeczkę przynisko nagrywałem. Pobrałem sobie też strawę po 6 latach chyba, no i jak nie zapomnę zapisać, no to wrzucę wam wtedy na strawę zapis trasy. Tylko od razu mówię, że dzisiaj szału nie będzie, no bo robię jakieś dziwne szlaczki, bo omijałem ten śnieg w lesie. Teraz jadę w inną trasę, zawróciłem, troszeczkę też jeżdżę, nagrywam różne kadry, więc cofam się, wracam, więc ten GPS zwariuje, w sensie będzie pogryzdane po mapie. To nie jest idealna trasa, żeby się raczej nią wybrać, no ale to taka ogólna informacja, że będę raczej na strawę wrzucał trasę. Czas ruszać dalej. Z tego, co tutaj napisali, no to zrobili tutaj mały remont nawierzchni. 130 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji. Lasy Państwowe dały 40 koła. No to spoko.
Powiem wam, że wyjście na rower dzisiaj to chyba była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć, no bo jest cudownie. Nie wiadomo, kiedy znowu będzie śnieg, także trzeba z niego korzystać. Ci, którzy zagapili się dzisiaj, no to mają jeszcze jutro okazję, niedziela, także korzystajcie. Tak naprawdę dopiero w takich warunkach można docenić rower typu fatbike. Opona się klei do podłoża jak głupia. No i zaczyna sypać. Wracając jeszcze do kół. Przed wyjazdem spuściłem trochę ciśnienia w kołach. Tutaj jest laczek 4.0, więc jest baja. Wszystko się klei do śniegu jak szalone. Tak można jeździć. Miałem podczas 11-kilometrowego teraz przejazdu może z dwa uślizgi. To jest naprawdę mało, bo na 29erze z laczkiem 2.1 no to co chwilę człowiek tracił panowanie nad rowerem. Nie wiem w sumie, jakie macie rowery, także z tą niedzielą, z jutrzejszym dniem, żeby później nie było na mnie, że się poobijaliście, bo musicie też się odpowiednio przygotować do tego. Przede wszystkim mniejsze ciśnienie w kołach i jakoś to będzie. Tak wygląda właśnie droga asfaltowa, po której jadę. Tyle jest śniegu. Nie wyobrażam sobie teraz jazdy bez sprawnego tylnego hamulca. Ostatnio tak miałem, ale już na szczęście go naprawiłem. Więc jeśli wy też nie macie tylnego hamulca, no to lepiej zostańcie w domu, bo z przednim hamulcem, tylko z przednim hamulcem, to jest samobójstwo. Od razu wam zetnie koło i leżycie. Wjechałem sobie na trasę ostatniego rowerowego wośpu w Brudnicy. Jestem już za Foluszkiem, skręciłem w prawo. No i teraz jest tutaj takie rozwidlenie. Ja całe życie jeździłem tutaj prosto, tak jak prowadził kiedyś wyścig Popławskiego jesienny. No, a tutaj jest na prawo znak koniec drogi, ślepa uliczka. No i tam jest mostek i tam prowadzi trasa, więc tam będę jechał. Mimo że do mostka zjeżdżałem, to nigdy dalej się nie kierowałem. Zobaczymy, gdzie tam wyjadę. Lecę. Człowiek się nalata po kamerę. Tak wygląda kamera numer 2. I powiem wam, że telefon to jest mega rzecz, żeby szybko coś właśnie dograć. Jak do was na przykład mówię, nie muszę ściągać wtedy kamery. Albo jak chcę właśnie dograć dodatkowe jakieś sceny, no to mam jeszcze właśnie taki statyw, chama i nagrywamy. O, i znowu zaczyna sypać, lecimy.
I cyk, chwila postoju, trzeba się napić. W ogóle ktoś mi ostatnio napisał komentarz, że jak na dystansie 30 km, cytuję, będę tak wpieprzał, no to cienko mnie widzi. Chodziło zapewne o moją dietę, no bo ostatnio na filmie jadłem batona, Darej, wam go też polecałem, że jest bardzo dobry. No to dzisiaj specjalnie dla ciebie, kolego, mam banana i jabłuszko. Wziąłem się za siebie, jak widzisz, wyrzuty sumienia mnie wzięły i jest dzisiaj zdrowo, więc na zdrowie życzę. No a tak już mówiąc poważnie, no to temat diety jest dosyć szeroki i skomplikowany i można by o tym napisać nie jedną książkę. Ja przyjmuję po prostu zasadę 80/20, 80% no to jest w miarę zdrowa żywność, nieprzetworzona, a 20% no to są właśnie odstępstwa od diety, żeby po prostu też psychika dawała radę, no bo jakby człowiek miał cały czas sobie wszystkiego w życiu odmawiać i się głodzić, no to długo by nie wytrzymał na takiej diecie. A według w ogóle badań zdrowie to nie tylko nasze wyniki, zdrowie fizyczne, ale też kwestie tego, jak się czujemy psychicznie, jak jesteśmy odbierani przez społeczeństwo. To wszystko ma wpływ na nasze zdrowie, na to, czy jesteśmy tak naprawdę zdrowi, czy nie, no bo możemy mieć świetne wyniki, a czuć się po prostu bardzo źle. No i mamy też XXI wiek, więc zapewne większość osób wie, że jest coś takiego jak kaloryka, można liczyć właśnie kalorie. Ja sobie wpisuję w Fitatu. Na razie moje wyniki są dobre, bo zjechałem już z 3 kg, także, ale tak jak mówiłem ostatnio, nie można mówić o tym głośno, bo może nie wyjść. Prawda jest taka, że jak będziesz miał deficyt kaloryczny, to nawet jedząc śmieciowo, powiedzmy w tym McDonaldzie, jesteś w stanie po prostu schudnąć. Jak będziesz miał zapotrzebowanie dzienne, powiedzmy 2700 kalorii, a zjesz tych kalorii powiedzmy 2400, no to po jakimś czasie i tak zaczniesz chudnąć. Taka jest po prostu nasza budowa człowieka. A są do tego kalkulatory, można to w łatwy sposób obliczyć. Także jak będziecie jeli tyle, co potrzebujecie, to po prostu waga będzie stała w miejscu. To jest wasze zapotrzebowanie po prostu do przeżycia, tyle organizm tak naprawdę potrzebuje. No a nadwyżka idzie w tłuszcz, deficyt, no to chudniecie. Prosta zasada. Więc gdy zobaczysz mnie jedzącego batona, albo nawet cheeseburgera z Maca, no to nie musisz się bać, no bo to jest przecież normalne. I jedząc te rzeczy też mogę schudnąć, bo po prostu wszystko jest robione z głową. O to w tym wszystkim chodzi. Zasada jest taka, że ludzie, którzy trzymają nieraz michę na 100%, po prostu szybko rezygnują ze swoich założeń, bo jest im po prostu ciężko. Więc chyba lepiej jest zrobić coś na 80%, niż nie robić czegoś w ogóle. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. I smacznego, bo właśnie biorę się za jabłuszko. Zobaczcie, co się dzieje. Zamieć. No tego nie zapowiadali w pogodzie. O kurczę, miało być słoneczko. I nie miał już sypać śnieg. Coś im się pomyliło, albo mi. Ledwo drogę widać. Tak sypie w oczy. Mam już za ciemne okulary, żeby założyć. Ledwo widzę. Chciałem wyciągnąć kamerę, bo telefon już nie reaguje na dotyk, bo tak sypie. Cały osiedlacz jest mokry i nie mogę nawet odblokować telefonu, także tutaj już przewaga kamery potężna. No, w takich warunkach to z telefonem nie ma podjazdu. Czy w razie gdyby mi się coś teraz stało, chciałbym wezwać pomoc i nie mógłbym, kurczę, zadzwonić. Przez pewnie też
szkło hartowane na wyświetlaczu, bo zauważyłem, że takie szkła pogarszają dotyk, a szczególnie jak pada deszcz. Dlatego wydaje mi się, że stary sposób był najlepszy, czyli po prostu zwykła cegła jakaś na rower, stary telefon, jakaś Nokia czy cokolwiek, co ma guziki. Z tego co kojarzę, takie telefony kosztują niedużo, bo 100-200 zł. Do tego dokupujemy sobie kartę, podajemy na przykład numer całej swojej rodzinie, plus zawsze możemy z takiej karty zadzwonić o pomoc i zrobić sobie typowo rowerowy właśnie telefon do awaryjnych sytuacji. No i nie wiem, czy to widać dobrze na kamerze, ale ładnie zasypuje mnie tu śnieg. Lecę do domu. O kurwa, korzeń. Wiecie, dlaczego nagrywanie jest fajne? Bo za parę lat obraz tego, co przeżyliśmy, nam się rozmyje. Nikt już tak naprawdę nie będzie o nas pamiętał, a to, co zostało uwiecznione, to jedyne, co po nas zostanie. Fajna sprawa mieć takie nagrania. Po prostu. Jak się tego nie ma, to później człowiek żałuje. Dlatego warto po prostu czasami wyciągnąć telefon i najzwyczajniej w świecie zrobić film albo zdjęcie. Tyle. Dobra. Ford Ranger, zajebiste auto. Takiego pick-upa mieć, bajka. A ja niestety mam fat bajka. Można powiedzieć, że mam już końcówkę trasy. Dziękuję bardzo, jeśli tutaj dotrwaliście. Jeśli subskrybujecie kanał, to bardzo wam dziękuję, że jesteście. A nowych widzów zapraszam oczywiście do zasubskrybowania kanału, łapek w górę, czy też w dół, jeśli się nie podobało. No i co, lecimy z następnymi materiałami. Nie ma co się zatrzymywać. Do następnego, hejka!